No, witam. Mamy taki filmik tutaj, krótki wam nagramy, jak naprawić uszkodzony gwint. Znaczy naprawić, w zasadzie zregenerować korbę, no bo tutaj to ten gwint jest nienaprawialny. Tutaj ktoś po prostu, widać było, mu się zerwało, ponawiercał, ale krzywo, bo to, żeby dobrze nawiercił i rozwiertakiem tutaj zrobił, wykrętakiem znaczy, to by to wykręcił, a tak no to widać, popieprzył ten gwint, tutaj jest zerwany, a wiadomo, jak tutaj mocno się nie skręci, to tutaj w tym, ten frez potem w środku wycina się i no i złom to już jest, jak tu się powycina, to już jest nienaprawialne, no ale krótko. Czyli tak, dobieramy tutaj wiertełko takiej średnicy, jak łeb tej śruby, to akurat dziesiątka, ja już tam dobrałem na tym, na wiertarce. I wwiercamy tyle, żeby się schował łeb tutaj. Dobra. Żeby tutaj jeszcze troszkę, żeby łebek się schował. Jeszcze troszkę. No, wystarczy, żeby nie osłabiać. I teraz tak. Na śrubę nakręcamy dwie nakrętki, to kontrujemy. Zakręcamy to w wiertarkę. No i idziemy do szlifireczki. Teraz puszczamy tak, no bo wiadomo, tu karnie mało kto ma, to kosztuje, też trzeba tam łazić. I teraz tak sobie tutaj zeszlifowujemy ten sześciokąt na tym, żeby powstała taka nakrętka tej średnicy. I już mamy elegancką tulejeczkę tutaj. Zaraz ją wykręcimy. No i ta tulejeczka tutaj, którą żeśmy sobie dotoczyli w cudzysłowie, doszlifowali, wciśnie się tutaj. Mogłem tu więcej nawiercić, żeby to było estetycznie, żeby się całe schowało, ale nie chciałem z tego powodu, bo to się ten materiał osłabi. Tu też jego już za dużo nie będzie i żeby tu nie pękło znowu. No i wszystko. Tutaj mamy wkręcone. Teraz przechodzimy na rower, dokręcimy i po sprawie. Już? No i tulejeczka dorobiona. Nic tu się nie ma prawa obrócić. Wszystko się ściąga elegancko. Można dopierdzielić tak fest. O! I tak to wygląda. Głupi się nie kapnie, mądry nic nie powie. A to jak wiadomo, jednej korby się nie bardzo da dokupić, tym bardziej lewej. No i tym sposobem ocaliliśmy parę złotych i sprzęt wrócił do swoich pierwotnych właściwości. Tak to wygląda.